Cześć! W dzisiejszym filmie chcę Was zaprosić na przepyszne, puszyste bułki śniadaniowe, pszenne. Są one bardzo łatwe do przygotowania, wychodzą naprawdę rewelacyjne, bardzo leciutkie, puszyste, długo zachowują świeżość. Bardzo Wam chcę je polecić i zachęcić do ich przygotowania, bo własnoręcznie przygotowane pieczywo to jest naprawdę coś wspaniałego, coś przepysznego. Te bułeczki są bardzo łatwe, bardzo gorąco polecam i zapraszam po przepis. Oto lista składników potrzebnych do przygotowania bułek. Z podanych proporcji wyszło mi 8 dużych bułek. Tradycyjnie zapraszam do opisu filmu. Tam znajduje się link do przepisu na blogu. Do miski dajemy 40 g świeżych drożdży, pół łyżki cukru oraz 150 ml ciepłego mleka. Wszystko mieszamy, najlepiej trzepaczką, do rozpuszczenia drożdży. Następnie dodajemy 2 płaskie łyżeczki soli, 600 g mąki pszennej tortowej oraz 150 ml ciepłej wody. Wszystko mieszamy i następnie przechodzimy do wyrabiania ciasta. Podczas wyrabiania ciasta stopniowo dodajemy przestudzone masło, 50 g masła. I tutaj musimy wyrabiać ciasto 10 minut, mniej więcej 10 minut. Ciasto musi zostać bardzo dobrze wyrobione. Następnie odkładamy je do miski na około 40 minut, aby podrosło. Jak widzicie, to ciasto jest bardzo gładkie, bardzo takie miłe w dotyku. Takie ma być. Wyrobienie ciasta tutaj jest bardzo ważne, wręcz kluczowe. Trzeba je dokładnie i długo wyrabiać. Następnie podrośnięte ciasto wykładamy na podsypany mąką blat. Przerabiamy jeszcze chwilę i dzielimy na mniejsze kawałki. Ja podzieliłam na 8. Następnie z każdego kawałeczka formujemy bułkę. Układamy ją na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i odkładamy jeszcze do podrośnięcia. Następnie tępą stroną noża robimy wzdłuż każdej bułeczki nacięcie, ale tak, aby bułki nie przeciąć. Dlatego robimy to tępą stroną noża. Bułeczki wtedy zyskają to takie charakterystyczne dla bułek poznańskich nacięcie. Robimy nacięcie głęboko, ale tak, by nie przeciąć naszych bułeczek. I tak przygotowane bułeczki jeszcze odkładamy do napuszenia na około 10 minut. Następnie przed pieczeniem posypujemy nasze bułeczki jeszcze mąką. Pieczemy je na złoty kolor w temperaturze 190 stopni, grzanie góra-dół. Moje piekły się około 25 minut. Jak widzicie, są przepięknie rumiane, możecie je piec dłużej, żeby były ciemniejsze. Bułeczki przepięknie wyrastają, są naprawdę przepyszne, bardzo, bardzo puszyste, zawdzięczają to długiemu wyrabianiu ciasta. Nie trzeba na nie dużo składników i naprawdę, naprawdę zawsze wychodzą, są pyszne na drugi dzień, są idealne na kanapki, na śniadanie. Bardzo gorąco Wam polecam ten przepis i życzę udanych wypieków.